czy my się tam zmieścimy. O! Cholera. Trzeba będzie... Idę sprawdzić, ile on ma. Tylko przejęć ten, przejęć... Nie przejedziemy. Nie, nie przejedziemy. Nie, nie, 2,5 to nie. Nie ma szans. No i teraz nie wiemy dokładnie, jak mamy jechać, bo wszystkie drogi, które chcieliśmy pokonać, to niestety są nieprzyjazne dla nas, bo tu jest w ogóle nieprzyjazne dla każdego samochodu, a tam jest most, który jest za niski. Jest jedna droga, którą ja znam, ale z kolei tam jest wielka górka. No tym to moglibyśmy jeździć. Kurna. Tydzień czasu byliśmy u moich rodziców. Nie mieliśmy w tym roku więcej czasu, żeby tam zostać, bo mamy dosyć napięty grafik. Duże rzeczy mamy do zrobienia przed zimą jeszcze w tym roku. Mamy umówionego już notariusza, żeby podpisać umowę o ziemię, więc tak, ci, którzy krytykowali, że kupujemy tą ziemię, że nie powinniśmy, to zrobimy to mimo waszych tych... To jest nasze życie, nasz pieniądz. Bo my już byliśmy zdecydowani na to wcześniej. Teraz jedziemy tak, Trapki do Gliwic. W Gliwicach jest MTT System. Z nimi byliśmy kiedyś w kontakcie, ale niestety wtedy nie było czasu, było za daleko, nie mieliśmy jak wtedy podjechać, zrobić sobie zawieszenie. A teraz podjedziemy do nich, żeby nam w ogóle sprawdzili, jak to u nas wygląda, czy to w ogóle ma sens i tak dalej, bo Marko już to męczy ze 2 albo 3 lata, żeby ten kamper jednak miał te poduszki. Bo czasami na przykład jak stoimy gdzieś, gdzie jest nierówno, a nie da się na przykład stanąć, żeby było równo, to nam w łazience nie spływa woda z brodzika. No i w ogóle jest krzywo. Byśmy spadli kiedyś na tak, tym tak, zakręcie. Tak, ten zakręt to jest taki zakręt, który mocno wspominamy, no. Ale wtedy jak jechaliśmy, to było mokro. Mokro, zimno i prawie wpadliśmy do tego rowu. Lepo. Także potem już unikaliśmy tej drogi, no ale dzisiaj sobie jedziemy powolutku za traktorem. No. Nie lubimy podróżować tą częścią Polski, dlatego że tutaj jest dużo górek, a co gorsza, te górki często są zakrętasowe. Więc się nie da tak rozpędzić fajnie wcześniej kamperem. No i sobie tak powoli musimy jechać. I dla nas nie byłby to jakiś szczególny problem, bo Marek się zawsze denerwuje, że tworzy się za nami korek, a on nie lubi korkować ulicy. Co to jest? Ale miał brykę. Normalnie dzisiaj spotykamy takie fajne jakieś jeżdżące urządzenia. Także zazdrościmy ludziom, którzy mają w brodziku 2 wylewy. O, bo... Wyloty, no. Bo to jest naprawdę ekstra sprawa. Jakbyście na przykład myśleli o budowie kampera i sami sobie robili brodzik, to bardzo warto pomyśleć o tym, żeby naprzeciwko siebie były z dwóch stron zlew odpływ. Bo po prostu w przypadku, jak stoicie krzywo, to wam woda może nie spływać. Jest to zdeczka problem. Oczywiście da się z tym poradzić, ale lepiej jak jest to komfortowo zrobione. No a my się tutaj jakoś będziemy męczyć przez te wszystkie górki i mamy nadzieję, że na Śląsk, bo na Gliwice to na Śląsku są, nie? Tak. Dojedziemy bezproblemowo. Ale jak tu ładnie! Szok! Ja tutaj dawniej jeździłam, ale nie pamiętam tego kamieniołomu. Pamiętam tylko ten różowy dom. No, ale tutaj piękne widoki mają. Tak, tylko że wiesz, głośno pewnie. No, to tak. Troszkę się śpieszymy, za późno wyjechaliśmy, bo ogólnie to nie jesteśmy umówieni z MTT System. Jedziemy tam po prostu tak, że może kogoś zastaniemy, bo też nie wiemy, czy oni nie są na targach w Nadarzynie, bo teraz dzisiaj jakoś się zaczynają. Bo my w ogóle nie wiedzieliśmy, że będziemy w tych okolicach, więc nie chcieliśmy się umawiać. Zresztą my nie lubimy być umówieni, bo nas wtedy zawsze blokuje, a my lubimy tak, wiecie, spontan i w ogóle tu sobie pojechać, tam sobie pojechać, więc no zobaczymy. Coś załatwimy. Jeśli nie, to nie. Bez poduszek też się jakoś żyje. A jak tak, to tak. Sucha Beskidzka. Stąd są podobno podróżowanie. Pozdrowionka. Mieszkacie w miejscowości, przez którą nie lubimy przejeżdżać. I unikaliśmy jej przez kilka lat, ale w końcu w tym roku się zdarzyło tak, że jedziemy. I
powiem wam, że droga jest strasznie niefajna i pogoda jest niefajna i ogólnie to jedzie się niefajnie. Oj, tam nie narzekaj. No. Szukajmy pozytywów. Pozytywne jest to, że niedługo będziemy w domu. Troszkę pomarudzić, że nie ma pogody, przyjechać kilkadziesiąt kilometrów i pogoda się zrobiła, a naprzeciwko nas widać Zator, tak, park znaczy rozrywki. No, na park Zatorze, nie wiem, wtedy nie było tego ronda. Nie, tutaj było. Wszystko zbawane. Robili, nie było tej stacji. Myśmy tu byli, ile? 2 lata temu? A wydaje mi się, że już 3. Popatrz, jak fajnie ten się pojawia na tych wagonikach. No i dotarliśmy do celu. Słucham? Nie na pasa. MTT system zawieszenia. No dobra, idziemy obczaić. Gdzie oni są? Może być tak, że nikogo nie będzie. Że mają wolne. Mamy to. Tyle tego tu mają, że szok. Pełno. Przeróżności. I wszystko do tego. Oni tu mają swojego kamperka, którego sobie robią. I oni mają zamontowane już właśnie w swoim takie rzeczy. Ale kurde, nie mogę powiększyć. O, jest. No i tak mogłoby być u nas. No zobaczymy, czy to... Czy podobno ja sam nie dam rady tego zrobić, tak pan powiedział. Więc nie wiem. Can you take my reservation? I'll stay patient. When you see me at the table, join me. Won't take too much of your imagination. Look past what we had. I'm still wearing what you paid for. No i tak nie do końca żeśmy załatwili. No bo też przyjechaliśmy. No bo przyjechaliśmy na pałę, nie? Nie umawialiśmy się ni nic. Ale będziemy z panem Tomaszem już pisać sobie na Messengera i dogadywać się. Ulepszać co naszego i jak. Starego. No, taki zestaw do naszego kosztuje 1600 zł z 2 zegarami. I jakby ktoś chciał wiedzieć, jaka cena. No, więc jeżeli się zdecydujemy, to sobie kupimy i będziemy to montować. Tylko trochę mnie pan wystraszył, że ja mogę nie dać sobie rady, bo nie mam jakiegoś klucza, żeby te gumy tam ściągnąć i coś tam. No normalnie to też można tutaj zamontować. Można. No, nie, mamy daleko. No daleko, do Gliwic mamy kawałek. To jest ile? 200 km? No, za dużo. No. No dobra. Domykamy dalej. Ale zdążyliśmy, byliśmy. Pan zobaczył kamperka. Więc możemy jechać dalej. Dobrze czuliśmy, że pan, który z nami pisał, jest na targach. Pojechali pewnie się zareklamować, bo to jest taki typowo system chyba do kamperów i do takich busów. Co nieco już wiemy. W ogóle to ja myślałam, że nikt z nami nie pogada, bo my tak z ulicy żeśmy przyszli. W ogóle się jak nie, nie zapowiadaliśmy, no bo my też nie wiedzieliśmy, kiedy dojedziemy i w ogóle. Ale spoko, obsługa fajna, także jeszcze będziemy w kontakcie. Syn pana Tomka bardzo miły, pani też miła. Chcieliśmy to zrobić już dłużej, ale zawsze jest tak, że ważniejsze wydatki, no a teraz się już poważnie nad tym zastanawiamy, bo
To podobno jest bardzo fajne ułatwienie, jeśli chodzi o takie mieszkanie. Ten też nie zawsze zdarza nam się stanąć na płaskim przez, na przykład stoimy przez 2 tygodnie i mamy przez te 2 tygodnie na przykład wtedy z górki i nam nie spływa woda. To jest problem. A my jednak no, dużo inwestujemy w kampera. Wiem, że wy to mówicie, że nie wiadomo ile inwestujemy w ten, ale to jest nasz dom na kilka miesięcy. A poza tym kamper nam pozwala zarabiać, więc sobie zasłużył na to, żebyśmy go doinwestowywali. Znów jesteśmy w naszym ulubionym miejscu. No, to jest takie nasze miejsce przeddomowe. Tak. Bo zanim dojeżdżamy do domu, zawsze śpimy tutaj. Zawsze tu nocujemy. Mapka, zaczekaj. W Skoruchowie, no, nad jeziorem Nyskim. Bo to jest taki sprawdzony nasz parking. Za darmo. Akurat tam, gdzie stajemy. No i piękne miejsce. Namiastka morza. Chodź, mapka. Namiastka morza. Takie pożegnanie. Ale po prostu zmieniało się. Zmieniało się? No, tutaj Beach Brothers. Ostatnio tu była taka rozleciała przyczepa, jak nagrywaliśmy. No, to co chcieliśmy, nie? Co mój kuzyn próbował mi załatwić. Chodź, Maniek. A pamiętam, że to były takie te parasole chyba. Tu były? Co? No tak, bo tu po powodzi wtedy wyciągali wszystko z wody. I ten, i tą przyczepę, i rowerki. No nie ma parasolków, a tu takie fajne były ten, z trzciny. No, z takich kokosowych tych. Security team. Ale ogrodzone. Czyli to jest jakaś knajpa zrobiona. Pewnie są tutaj leżaki. No pewnie tak. Ktoś sobie zrobił taką chilloutową imprezownię. No szkoda, że nie dotarliśmy na zachód słońca. Spieszyłem się jak mogłem, ale wyszło jak wyszło. Ale fajnie jest. Czyż nie, kochanie? Tu jest zawsze. Ja uwielbiam tu być. No. To jeszcze zanim jeździliśmy na morze, to tak mi się właśnie bardzo kojarzyło. Tak, że... No bo to jest taka namiastka morza, no, plaża, można woda. Można spokojnie zrobić takie zdjęcia, że wydaje ci się, że jesteś nad morzem, no. No dokładnie. Fajnie. Lubimy tu być. Ale fajny food truck. Widziałaś, Madzia? Widziałam. Fajny pustary. Co to jest? Naleśniki i gofry. Dobra, idziemy do kamperka na kawę. Trzeba jakąś kawę zarzucić jeszcze przed snem. Znaczy przed snem. Jest godzina 18, więc... Ale już jest tak zachód słońca. No. Chodźmy. Jest niefajnie. Właśnie jedziemy do domu. Dzisiaj w nocy było zimno. Tak zimno to jeszcze za tej podróży nie było, bo było chyba 0 stopni. Nie, na minusie było. Na minusie było. Tak. Marek włączył Webasto, dogrzał do 25 stopni, wyłączył, ale do czasu jak go zasypialiśmy było 15 stopni. Rano jak wstał, powiedział, jest 8 stopni, nie schodź na dół, bo zamarzniesz. Także dlatego nam się zawsze na jesień tak szybko kończy podróż, bo jak się robi tak zimno, to po prostu w kamperze źle się mieszka. Jest to problematyczne, bo trzeba ciągle ogrzewać. My staramy się nie ogrzewać w nocy, żeby nie zostawiać jednak grzejnika włączonego, jak śpimy. No i też zwiedzanie wszystkiego jest takie dosyć niefajne. Liczyliśmy na to, że pogoda w tym roku jesienią będzie bardziej łaskawa dla nas, ale niestety nie była, także jedziemy do domu ogarnąć to, co musimy zrobić przez zimą, bo może być tak, że zima też zaskoczy i będzie szybciej. Także nasza podróż się kończy jak zwykle w Skorochowie nad Jeziorem Nyskim. Zaraz zobaczymy, co nas czeka w domu. Ostatnie tankowanie w tym sezonie i pierwsze tankowanie w przyszłym sezonie, bo już jest bardzo drogo na stacji. No, tankowaliśmy po 5,89 skandal. Wyszło nas tyle. Zatankowaliśmy teraz dlatego, że w przyszłym sezonie paliwo podobno ma być jeszcze droższe. W ogóle wszystko ma być jeszcze droższe, więc nie wiem, co znaczy dobra zmiana, bo na razie to znaczy wszystko, co złe. Także przecież popatrz, tyle. Pamiętaj, że w tamtym roku tankowaliśmy po ile? Po 3,90 tankowaliśmy. 3,90. Ale dobra, do 5 zł jak dochodził diesel, to okej, ale nie do 6, a jeszcze ma być drożej. Do 8 nawet. Także... Będzie nam się dobrze żyło w Polsce. Widać, że jesteśmy już w domu, bo zobaczcie, jakie chaszcze. I Marek właśnie przygotowuje nam miejsce, bo się tam nie da w ogóle wjechać na razie kamperem. Bo są takie pokrzywy. A ja
ogarniam tutaj te wszystkie haszcze na podjeździe. Trochę roboty jest, ale liczyliśmy się z tym. Pięknie mu to wyszło. Brawo ty. Co? Brawo ty. Chyba ty. My. Tak wygląda nasz podjazd i zanim Marek jedzie z kosiarką tu, to wam pokażę, jak wygląda ścieżka. Wygląda jak zwykle. Zobaczymy, jak wyglądają te rabaty, na które wyłożyłam folię. Kampera mamy już zaparkowanego. Ciężko było, ale się dało, bo Marek wcześniej skosił. No i tutaj już będzie sobie zimował do następnej podróży. Jakoś poszło.